Czy wiecie, że żawnica, ta brzydka ryba morska ze światełkiem na głowie, może urosnąć do ponad metra? Jesteś na evencie i pękła ci gumka od majtek trzymająca na ramiennik? Zabrakło sznurka, żeby związać karwasz. Zaraz występ, a twój partner rozprół sobie właśnie gacie w kroku. Nigdy więcej. Bardzo często coś się psuje i wcale nie znaczy to, że cosplay jest gówniany albo wam brakuje skilla. Coś może zgnieść się w transporcie, rozciągnąć przy zakładaniu albo ulec zniszczeniu w rękach niezbyt uważnego znajomego. Dlatego ja bardzo rzadko pożyczam swoje stroje i nigdy nie pozwalam obcym podtrzymać rekwizytu na eventach. I co wtedy? Wtedy trzeba to jakoś sprytnie naprawić. Przez wiele lat metodą prób i błędów, głównie błędów, wypracowałam sobie metody i narzędzia, które zawsze mnie ratują. I mam przeczucie, że wam też się przydadzą. Cosplayowy zestaw pierwszej pomocy. Ale wiem, że jesteście leniwi, dlatego przygotowałam dla was listę najprzydatniejszych rzeczy, które wyciągną was z każdej cosplayowej porażki. Możecie ją wydrukować i wziąć ze sobą, albo odhaczać na niej pozycję wirtualnie. Jest też totalnie edytowalna, żebyście mogli dostosować ją do własnych potrzeb. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jakie pozycje wy byście dopisali, albo które na pewno nie są wam potrzebne. Dzięki temu będę mogła zupdate'ować tę listę. Natomiast YouTube dla takich leniwych ludzi przygotował przycisk subskrybuj, dzięki któremu będzie wam podtykał co tydzień moje odcinki pod nos. No dobra, co my tu mamy? Co właściwie można naprawić takim zestawem? Moim zdaniem wszystko. Puściło zapięcie i trzeba je naprawić? Spoko. U mnie podstawą są D-ringi, czyli dokładnie jak sama nazwa wskazuje. D-ring. Świetnie sprawdzają się jako wszelkiego rodzaju zapięcia. Kupuję je w hurtowniach w różnych rozmiarach, naprawdę nie są drogie, a przez mocną metalową konstrukcję są nie do zniszczenia. Trzymam je od razu na sznurku, żebym mogła w każdej chwili łatwo dopasować go do miejsca, które potrzebuje zamocowania. Właściwie to wstążka, nie sznurek. Wstążki są lepsze, bo są płaskie, więc nie będą rzynać się w skórę. Następne są haftki i zatrzaski. Świetne do wszelkiego rodzaju mniejszych zapięć, typu biżuteria albo ciuchy. Można je bezpośrednio przyszyć do materiału, albo najpierw naszyć na wstążkę, a potem przykleić do pianki, materiału czy czegokolwiek. Przyda się też kawałek rzepu, dobry i do materiału, i do pianki, i właściwie do wszystkiego. Tylko nie wklejajcie go w miejsca, które podlegają wielkim naprężeniom, bo to nie będzie działać. Zawsze mam ze sobą kawałek worbli, czy to w formie skrawków, czy przygotowanych wcześniej takich rurek, które łatwo i szybko można podgrzać i umieścić na przykład w zbrojce jako zapięcie do takiego D-ringa. Mam też zawsze ze sobą kawałek pianki. Jest to chyba jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów w cosplayu. Można je użyć do wzmocnień, czy do amortyzacji, w bucie, w peruce, czy w zbroi. Ponieważ moja apteczka kosmetyczka jest całkiem spora, mam też w niej miejsce na taką deseczkę, na której mogę czy piankę, czy worble bez problemu kroić sobie skalpelem, nie martwiąc się, że potnę stół w hotelu albo na konwencie. Dodatkowo na mojej osobistej liście są też takie żabki. Bardzo pomagają mi przy sklejaniu rzeczy, bo trzymają je w miejscu. Kolejny problem to rozprucia, z którymi oczywiście poradzi sobie nitka. Ale po co brać taką dużą szpulkę, jeśli można nawinąć je na takie maleństwa? Igły, nitki, agrafki trzymam przymocowane do podszewki, dzięki temu zawsze są pod ręką. O, ta jest nawet już nawinięta. Oczywiście do klejenia świetny jest też Guterman, mój ulubiony klej na świecie. Przydadzą się też nożyczki. Chociaż ja dodatkowo lubię jeszcze mieć ze sobą takie malutkie nożyczki do nitek. A tak naprawdę do cięcia mnóstwa małych rzeczy w trudno dostępnych miejscach. O, tu mam nawet haftkę już przyczepioną do materiału pod spodem, żebym mogła go łatwo nakleić na piankę. Kolejny problem to uszkodzenia mechaniczne w zbrojkach zgniecionych w transporcie albo w kolejce po pizzę. Do uzupełniania wszelkiego rodzaju dziur przydadzą się małe kawałki pianki, albo wspomniana wcześniej worbla. Obowiązkowo do takiej apteczki trafia też zapalniczka, bo jak inaczej rozgrzać tę worblę. Mam też ze sobą pędzelki i farbki. To jest mała farba do figurek, bardzo poręczna, a to farba z dużej tubki, którą przelałam sobie do małego kosmetycznego opakowania, bo tak jest wygodniej. Ponieważ ja maluję jak fleja, mam zawsze ze sobą rękawiczkę i bardzo polecam. Jest wielokrotnego użytku i naprawdę nieraz uratowała mi ręce. Do zapięć przyda się też sznurek albo gumka. Gumka też jest wszechstronna, zawsze dobrze jest mieć ze sobą jej kawałek. Wreszcie kropelka. Jest to oczywiście podstawowy klej, ale ja staram się go nie używać, bo wszystko klei. Dlatego rękawiczka. Ale oczywiście warto jest mieć taki klej pod ręką. W mojej apteczce mam też zawsze ze sobą klej do rzęs, jakiś marker, żeby zaznaczać punkty, w których mam przyklejać rzeczy, taką szpadłkę do rozprowadzania kleju, pendrive, na którym mam umowy, podkłady muzyczne, wszelkiego rodzaju ważne rzeczy. Dodatkowa karta do aparatu, gąbka do malowania, która tak naprawdę jest gąbką do podkładu, ale świetnie sprawdza się przy malowaniu brudu. I taśma, najzwyklejsza taśma. I wszystko to można zmieścić w takiej poręcznej kosmetyczce. Moja specjalnie jest taka fluosyrenkowa, żebym zawsze łatwo mogła ją znaleźć w każdym miejscu. Stopniowo uzupełniając swoją awaryjną apteczkę, stałam się z osoby, która zawsze coś pożycza, tą, do której w ciemno można uderzać o pomoc i zawsze coś wymyślę. Na szczęście coraz częściej organizatorzy konkursów i konwentów chcą pomóc cosplayerom i organizują takie kąciki cosplayowej pomocy, które są tym, ale w wersji max. Na ostatnim PGA w takim kąciku można było nawet korzystać z opalarki czy dremla. Więc mając tę świadomość i cosplayową apteczkę pod ręką, jestem pewna, że będziecie w stanie bez problemu naprawić, co tam wam poleciało i cieszyć się beztrosko z konwentu. Yeee! Natomiast ja bym się bardzo cieszyła, gdybyście zechcieli wesprzeć mnie na Ko-fi. Wpłacacie dowolną kwotę, możecie zostawić mi też prywatną wiadomość, a każda taka wirtualna kawa pomaga mi robić dla was lepszy content. A jeśli jednak nie lubicie wysyłać pieniędzy obcym twarzom w internecie, totalnie za darmo tu i teraz możecie subskrybować i zostawiać łapki w górę i komentować, bo tylko w ten sposób YouTube'owy naczelnik i ja będziemy wiedzieli, że to, co robię, się wam podoba. Klik, 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 klikaj suba. No, to do zobaczenia.